Obsługa hotelu kontynuuje przygotowania. Kelnerzy odnajdują monetę, która leżała jeszcze przed chwilą pod krzesłem. Kolejną postacią w scenie jest pokojówka. Zajęta swoją pracą, nie zwraca uwagi na znalezisko kolegów, które okazuje się być monetą z czasów Gajusza Juliusza Cezara. To ostrzeżenie przed tym, co ma nadejść. Ostrzeżenie przed cyklicznym charakterem historii. Kelnerzy nie zadają sobie pytania, w jaki sposób moneta znalazła się pod krzesłem. Wystarczy im, że jest cenna, piękna i wyjątkowa. Neoklasyczna scenografia w całym cyklu inspirowana jest salą króla w Pałacu Bourbonów. Stanowi ona punkt wyjścia dla rozważań na temat scenerii w cyklu. Parkiet w części centralnej został ułożony w motyw róży wiatrów. Symbol ten ma przypominać, iż ciągle jest wybór, że istnieje możliwość przerwania tego cyklu. Druga odsłona dramatu to jedyne zdjęcie, na którym nie widać much. To nadzieja na zapisanie zupełnie nowej historii, pozbawionej piętna cykliczności.